Witam Was bardzo serdecznie w filmie informacyjnym. Oczywiście film będzie miał pełne 30 minut, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na początku na informacjach, później będzie luźny gameplay. Gra nazywa się Creeper World 3, jakby ktoś się pytał. I pierwszą najważniejszą informacją, jaką dla Was mam, to jest to, że przez jakiś czas nie będę wrzucał materiałów. Jest to spowodowane tym, że nie mam internetu. Znaczy nie mam. Jakby to powiedzieć ładnie. Mam bardzo wolny internet. Tak. Jest to... Będziecie mieli mój speed test. O boście. Dajmy sobie na fulla. W Creeper World trochę już pograłem, więc mniej więcej rozumiem mechaniki gry. Tu sobie ustawimy tu. Tak, powinno działać. I teraz jeszcze reaktory, moja ulubiona część. Trzeba je tak ustawić optymalnie, żeby dało się wszystko sobie ładnie ogarnąć. A wracając jeszcze do informacji. Nie wiem co, ile będzie się pojawił materiał. Nie wiem kiedy ten się materiał pojawi, ponieważ naprawdę mam bardzo ograniczony transfer z prędkość na internecie. Muszę porozumieć się ze znajomym przez Facebooka, ponieważ Skype się nie chce odpalić. Na razie oleję wiadomość. Wracając. Nie wiem kiedy... Znaczy, w ten piątek dla mnie chcę sobie załatwić już umowę, żeby mieć innego dostawcy internetu. Jak może wiecie, to ja aktualnie korzystam z usług firmy, której przewodniczącym, znaczy których szefem jest mój tato. Nie wiem jak to ująć. Po prostu firmy mojego ojca. I no niestety stwierdził, że mam rok szkolny i za dużo oglądam, więc ukrócił mi internet. Tak. Śmiejcie się ile chcecie, ale no przy tej prędkości internetu to jest parodia. Dosłownie parodia. A złe miejsce wtedy ustawiam struktury. Na weekend miałem ostatnio chyba internetek. Tak. Na weekendzie miałem internet i to była ty i to było tylko tyle. Miałem, bo popracowałem trochę, to mi stwierdził, że da mi starą prędkość. Więc tak, co do najważniejszej rzeczy, to jest internet, więc nie wiem co ile będzie się pojawiał odcinek jakikolwiek. I żeby to nie zabrzmiało głupio. Jeżeli macie jakichś dobrych dostawców internetu, najlepiej coś takiego, co mogłem wziąć zawsze w podróż, typu LTE, na którym się teraz najbardziej zastanawiam, ale na pierwsza, to poprosiłbym Was w komentarzach, spróbuj to przez noc przesłać ten film. Tak wracając jeszcze do mojego oglądania. Teraz oglądam anime, bo, jak mi kolega pobierze. Jej! To mogę wywalić. Działa mi nawet tego community. Steamowe. O, tak wracając jeszcze do Steama. Teraz Humble Bumble ma wyprzedaż wakacyjną. I z tego powodu codziennie będą rozdawane gry. Mam nadzieję, że codziennie. To mi jest, że gra się zmieni za 20 ileś tam godzin, jak to nagrywam. What the fuck? Czemu oni mnie atakują? Ja przepraszam. Nakręcę tutaj i już nie będzie głupich dźwięków. Przydałoby mi się to przyjąć. To mi się nie przyda. Sniper. Sniper. No, sniper by się tu fajnie przydał. Stąd bym miał zakres na wszystko. Postawienie kanonierki tutaj dałby mi zasięg o na to wszystko. Jak macie to,
to byłoby powiększone jeszcze tak dwukrotnie. A żeby trafić, to muszę to postawić. O, dotąd muszę się przebić. A później wyciąć w pięć wszystko tu wokoło. Aja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 j
struktury. Okej, okay, to będzie najlepsze. A, przepraszam, że klaszczę. Ale gdzieś tu mi komar lata, a to jest tak upierdliwe coś, że nie zdajecie chyba sobie czasami sprawy z tego. Jak upierdliwy jest komar. Je. Kurde, po tych kablach mi ciągle napieprza jakieś robactwo. No, komar mi lata robactwo. W grze mi lata robactwo. No kuźwa, co jest z tym światem? Dobra, z tych tego punktu nic nie zrobię. Ale jakbym teraz zrobił tak i utrzymał to, to w teorii miałbym już lepszą ekspansję. Najgorsze są to, że to jest dużo, ale to dużo tych małych główne, które blokują mi niecelowność, nie wiem jak to ująć, miejsce, zasięg, o, brakowało mi słowa, muszę się posługiwać tymi większymi strukturami. Oh fuck, chwyć mi tą strukturę. Okej, okay. Tak powinno być dobrze. I tu, jak to padnie, to tu całe kółeczko mi pójdzie w pieruny. Właśnie, mam teraz dużo, znaczy dużo wolnego czasu. Jak nie mam co oglądać, to no jest tego czasu trochę. W ogóle jestem w klasie maturalnej, jakby ktoś nie wiedział. Kończę liceum w tym roku. I no, z nagrywaniem jest u mnie teraz mały problem, że czasu czasami nie mam. Już na wakacjach miałem, także nie chciało mi się nic zrobić, a roboty było na kilka dni. Tak no, ktoś mi zarzucał, że się obijam, tylko siedzę całymi dniami przed kompem. No to nawet cała pomoc Wichowi przy tej jego serii, którą musimy znowu musimy kontynuować, a nasz przyjaciel Wichu jakoś się nie kwapi jak na razie, żeby coś napisać. Żeby no, pociągnąć serię dalej. A teraz sobie straciłem internet, więc no, na razie nie jestem zbytnio pomocny. Ale z pomocą tej serii to były kilka ładnych godzin, gdzie siedzieliśmy do 5, 6 nad ranem przy Minecrafcie, czego zbytnio nie lubię. O, no Minecraft mi się trochę znudził, ja pierdzielę. Jod wasza mać. Tu trzeba zwiększyć obronę. Dobrze, że zmieniłem sobie strukturę przesyłania. A walniemy to jeszcze tu. I to jeszcze tu. Teraz nie powinieneś na pewno się przebić. Tutaj mamy na górze energię. Nie wiem, czy widzicie mój kursor, powinniście widzieć. Dzięki tej masie reaktorów i dwóm bazom jestem w stanie zasilić wszystko. Muszę się dostać do tego. Bo to jest główna rzecz, którą potrzebuję zdobyć, żeby odblokować kolejną lokację. To by się przydało postawić na przykład to. Jakąś strukturę, żeby to wszystko połączyć. O. I już będzie tam w miarę łatwiej wybijać. Zobaczmy z drugiej strony, będzie ciekawiej. I przydałoby mi się dobić do tego. Jak tu zdobędę. Nawet nie wiem po co tu idę. Tu jak pierwszy zacząłbym ekspansję i to wszystko wyrżnął, to bym miał już ułatwioną sprawę, bo mógłbym używać bomberów i sprayleri. Ja może dlatego, że tu bym fajnie ustawionego snajpera.
No. Dobra. A snajperkę tutaj też postawię. Póki nie zasilę tego, więc nic się nie dzieje, mogę stawiać gdzieś mniej więcej. Nie, tu jakieś waluty, jest tylko energia. W ogóle traktory mogę jakoś... Nie. Trzeba by kolejną strukturę zbudować gdzieś. Tu jaką walnę, będzie dobrze. I teraz chwyć mi strukturę i wskakuj. Najlepsze jest takie coś, że jak jest miejsce do wybudowania na przykład dwóch, trzech działek, a później je dołączenie do struktury, wtedy no jest łatwiej. Jak struktura się wybuduje, znaczy zasilanie, to później można łatwo ogarnąć sobie. Wrzucić takiego jednego. No, zginął, ale drugi. Się podłączyły i... OK. I już możliwe, że będę w stanie... OK. Jak to podepnie się, to będzie zajebiście. No, napraw. Znaczy, wybuduj. I teraz najba... Nie! Proszę cię, wybuduj. Dobra, ładowanie. Mogę poświęcić wiele statków. Jest, wybudowało. I... Poszło z dymem to, ale dobra. Teraz na przykład mogę sobie go wrzucić tu. To już nie obchodzi mnie, co się z nim zbytnio stanie. Ponieważ jestem... Może nie pewien, że da sobie radę, ale... No, byłem przekonany, że na pewno nie zdechnie szybko. Dołączmy. I teraz co by tutaj dać? Postawię tego tu. Widzicie, jak zwiększyło? Obszar. Ale zostawmy działko. Sniper jest za wolny. No kurde, co jest? Irytuje mnie też. Okej. Lewą flankę mamy gotową, okej. No i snajpa, działaj. Działaj, działaj, działaj. W ogóle patrzcie, jaki ma tego zasięg. Kurde, mogę zaraz nie wyrabiać z energią. No, już nie wyrabiam, ale wybuduję te reaktory. I jak pięknie energia wzrosła. Wiem, że zacząłem nie wyrabiać przez to, że dorzuciłem tempa na reaktorach. Tempo, Boże, jak to nazwać? Dorzuciłem reaktorów. Okej. Okay. Jak teraz coś zabezpieczyłem, czas się wziąć za prawą stronę. Tak jakoś jeszcze mam zamiar przytrzymać sobie tą lewą, żeby mieć tutaj linię. Tak w jednej, żeby mieć wszystko w jednej linii. To wyślijmy tu.
tu. A tu postawmy snajpera. Tak, to będzie dobry pomysł. I będzie trzeba to jakoś wyrażać teraz. Przydałoby się podpiąć snajpera. Tu. Okej. Weapons. Nie ma co najtańszą strukturę postaw. Przepraszam, że mówię takim półgłosem, ale trochę nie chcę mi się dzisiaj gadać. Znaczy nie chcę, jestem zirytowany przez mój internet. A najbardziej przez to, że przez 4 godziny ładowałem... I co jest? Serio. 4 godziny mi się ładował One Piece film i się wykraszował pod koniec. Normalnie taka mi złość zalała, że myślałem, że wrzucę coś przez okno. Wiecie, ja sobie ładuję anime w jakości HD. Więc no strata 4 godzin jakby to jest dużo. Bardziej to się. Kurde, jak odetnę tą sekcję, to już będzie lightowo. Skąd mogę ciepnąć? Stąd. Z tego rogu już bym uwalnął. Dobra. To się fajnie broni to. Okej. I teraz jak tylko to zniknie. Ten prawy róg. To będę mógł już tam się rozbudować. Dawaj. W ogóle ja mam dźwięki wyłączone. Tak zawsze gram w moją własną muzyką, więc... No. Na pochybel. Więc... nie wiem, kiedy są dźwięki wyłączone, a kiedy nie. A nie zwróciłem teraz uwagi. Teraz powinno być lepiej. Ogólnie YouTube strasznie sprawia problemy z dźwiękami. Może... No rozumiem, że na przykład wykonawcy powinni dostawać tam jakąś kasę i nie powinienem zarabiać na filmach, gdzie są piosenki typu, nie wiem... One on Rock albo Nano. Takie, że o ja chcę sobie posłuchać jak nagrywam. No to dobra, to zrozumiem, ale że... Kuźwa jego mać, grze mam w ścieżce dźwiękowej jakieś piosenki i nagle wyrzucają mi za to prawa autorskie do filmu, to jest już przesada. To jest do jasnej cholery przesada. Myślicie, dlaczego nie pojawia się ten Brutal Legend? Bo po prostu mi się już nie chce, może nie tyle nie chcę nagrywać, co straciłem ochotę i wiarę w to, że YouTube mi... Wiarę w to, że YouTube mi przyjmie i ochotę do nagrywania czegoś, co muszę obrobić po 10 razy, żeby przyjęło mi jakiś głupi serwis za to, że twórcy postanowili dać taką, a nie inną muzykę. No przepraszam. Ja nie mam na to wpływu, co tam leci. Jakbym miał, no to... Nie używałbym czegoś, co nie mogę.
będzie efektywniejsze. No, to naprawdę mnie to irytuje już powoli. W ogóle polityka YouTube'a mnie zaczęła irytować, jak zaczęli zwiększać te pieprzone boty. Ponieważ sorry, ale na przykład ogólnie Google'a wyciszanie live streamów za to, że się gra w gry z licencjonowaną muzyką, to już jest parodia. To jest najcholery parodia dla mnie. No, nikt inteligentny by na to chyba nie wpadł. Tylko debile, którzy próbują wyciągnąć jak najwięcej kasy. Armana. Nie wiem, jakim można być skurwysynem, żeby zaprogramować tak bota. Jeszcze go spieprzyć, bo jest kurwa, działa jak nie powiem co. Działa jakby chciała, nie mógł. Pozwolę ci głupio umierać. Lol, bez połączenia z tymi gwoldami są za słabe. A na tą ścianę nic nie wchodzi. Po to przygotowałem trochę więcej rzeczy. Jaj. Wygrana. Kolejny fragment jest za nami. Dobra, muszę teraz dorwać się do tego złoża. A później idziemy na to złoże. W ogóle. Tytan to... postawmy tu. Nawet nie pamiętam, co on robił. O, tak go postawię. Dawać. Okej. To dodaje moje jednostki jakby, które... No... wierni mnie się słuchają i idą mordować, palić i grabić... mordować niewiernych, palić, grabić ich domy, gwałcić i inne takie tam. Wiecie to, co robią ludzie podczas wojny. Konflikt zbrojny. Już. Kurwa. Nie wiem dlaczego, ale jak mówię, wojna, mam na myśli Ukrainę. I nie to, że coś, ale... może nie tyle, co mnie nie interesuje, co mi zwisa jakby ten problem na Ukrainie. Kurwa. Czekajcie. Mój status tego to jest po prostu taki, że Polska nie powinna się tam w ogóle mieszać, a jak się miesza, to tak, żeby wyjść z twarzą. A nie. I w ogólnie kraje typu Stany Zjednoczone też nie powinny się w to mieszać. Niech sobie robią, co chcą. Byli głupi, to byli. Krym nigdy nie powinien należeć do Ukrainy. Rosji. W ogóle wszystko powinno należeć do Polski, tyle. Bądźmy szczerzy. Move speed. Chyba to byśmy zwiększyli. Light fire. A, dajmy. Dwa razy na light fire. No działaj, 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 panie. Co pan? Ciekawe, co dostanę teraz. Nie przeszedłem do tego sage'u. Hmm.
pogadałem trochę o wojnie i nagle się zamknąłem. Jak fajnie. Tak, mleko. Próbuję się skupić, a jest późna godzina nocna, czyli 22 jak na mnie. Znaczy, aktualnie dla mnie. Nie wiem, jak wy tam będziecie to oglądać. A spróbujmy zobaczyć daleko z tej strony. I... kurde. I po wstawaniu o 6 rano do szkoły... o 6 wstawaniu, żeby wyrobić się do szkoły. A do szkoły mam ledwo kilometr. Tak jakby, no... chcąc, nie chcąc, muszę się troszkę wcześniej kłaść spać. I ostatnio przez to, że za dużo przybywam na jasnych pomieszczeniach, nie mogę siedzieć po nocach w ciemnym pokoju, bo mnie oczy bolą. Jej. Dziwne, co nie? Bird speed, back speed. Max, dobra. Jest coś tu jeszcze do tego? Przejdę to. Mam 3 minuty, żeby to ukończyć. To może tak, podzielę nagranie. Jeżeli będzie na tyle interesująca końcówka, żeby to wrzucić. Pierwsze pół godziny na pewno będą. Mam nadzieję. Chyba, że uznam, że są tak dopysznie, szkoda mi tego pokazywać. Tak jakby TV. Gdzieś to jest tego. A, tu jest. Ale nie, gdzieś wyżej było. Dobra, zrobię kolejny reaktor. A, tu na górze jest. Okej. Okej, w tym bezpiecznym miejscu może być. Zmierzmy tu jak korwin lewaków. Kurde. Okej. To dajmy tu, a to to. Będzie efektowniej. Efektywniej. Nie wiem jak to mieć. O kurde! Gównia żernia jedna. Zniszczyli mi. Wow. Trzeba dobrze dać. Wow. Ten zasięg zawsze taki był? Nie to, że coś, ale o, te maszynki mi nie wyrabiają. Ja się... dawać więcej. Tutaj macie...
Jakby ktoś nie wiedział. To właśnie. Przecież mogę użyć tego. Tu tak. No. Ma taką, ma tak. Ale dobra, to będzie łatwiej. Jakoś tak. O tak. Proszę mi powiedzieć, że to wyrobi się. Ogólnie to jest storage. Nie wiem, jak to mieć. No dalekie dystanse. Okej. Kolejne miejsce zakończone. Podbite. Przekroczyliśmy 31 minut. I teraz tak. Tu jest bezpieczne miejsce. I to mogę postawić. Tu. Jak to zniszczę, to już nie będzie niczego, co mogłoby mi nie tyle zagrozić, co zirytować, co by dodawało mi tych pierdzielonych właśnie tych sugusów. Ej. Co? Ej. Prawie skończyłem. Jeszcze tylko to. Dostała dziwkę. Zasilimy to. Nie miejmy je z głowy. Skończone. Jej. Dziękuję za uwagę. Wow, serio. Dobra. Trochę się przyciągnęło, ale mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Naprawdę dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, na razie.